Kolejny odcinek urokiego drugiego Baby i powracamy do znanego nam dobrze przedszkola, ale w trochę innej odsłonie. Reincarnated to straszniejsza wersja Garden of Banban, gdzie moim zadaniem będzie ponownie zbadać tajemnica tego przedszkola. No ale oczywiście nie będziemy tam sami. Gra jest dostępna za darmo, link do pobrania znajdziecie w opisie. I przy okazji chciałbym was ponownie zaprosić na kanał Rocky Dogi Plus, na który znowu zaczynam rzucać fajne filmiki m.in. z Robloxa. A ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych strasznych materiałów na tym kanale, koniecznie teraz w tym momencie zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. I za powrót do przedszkola zostawcie łapkę w górę, a tutaj poniżej w sekcji komentarzy zostawcie komentarz o treści hashtag opilabird. I jak zwykle życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. Znajdujemy się już w menu głównym gry Reincarnated. Wcześniej ta gra nazywała się Garden of Banban Reincarnated, ale z tego co kojarzę, chyba tam twórcy się pokłócili właśnie z twórcą tego Reincarnated i tam chcieli, żeby to nie było jakiś powiązany projekt, więc teraz mamy Reincarnated, mamy tutaj na monitorze Opila's Nest, tak, Opilabird tutaj w tej grze się znajduje i chyba jest to nawiązanie do chapteru pierwszego ogółem, chyba ten cały projekt to jest po prostu przerobienie chapteru pierwszego, jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie grałem, chłopaki mi zalecili, żebym w to zagrał, nie oglądałem na YouTubie nic, żadnego gameplayu, poustawiałem sobie tutaj wszystko odgórnie na high, zmieniłem sobie tylko na 60 Hz, więc możemy zaczynać. Chapter pierwszy jak na razie mamy. Dobra, zaczynamy od levelu pierwszego i chyba tylko na razie to jest tyle. Wiem jeszcze jedno, że na początku gry, jak ją odpalałem, było napisane, że ten projekt został zrobiony dosłownie w tydzień przez jedną osobę i nie jest to w ogóle osoba znająca się na robieniu gier. To jest jakiś projekt studencki. Tak więc... Wow, troszkę czasem coś przecina, ale chyba nie, kamerka jest ok, wszystko ok. Dobra, to ja was witam, jesteśmy w przedszkolu, wow, jak to wygląda! O kurczę, powiem wam, że naprawdę niesamowicie jest tu przerobione. Lend a helping hand. Wow. Mamy tutaj malowidła na ścianach, też ładniej wyglądające niż w oryginalnym Garden of Banban. I mamy tutaj wyjście jeszcze ładniejsze niż w oryginalnym Garden of Banban, wyjść nie mogę. Naprawdę ta gra tutaj robi, parafrazując Mr. Krychę, robi wrażenie, ale podoba mi się, kurde, gdyby to był oficjalny Garden of Banban, to już mi się to podoba. Share your smile, let's play. Ładna jest tu opila Berta, przynajmniej artworki związane z nią. Dla bezpieczeństwa dzieci, please check... for the safety of your child, please check in... At the front desk? Thank you, ale o co chodzi? Pewnie jakiś zaniepokojony rodzic, żeby tutaj przyszedł i porozmawiał z obsługą. If you can dream it, you can do it. Ładnie to wygląda. Szczerze? To wygląda jakby cały ten projekt wyglądał bliżej do Poppy Playtime, jeżeli chodzi o cały tutaj, że grafika, prawda? Że tutaj te detale, to wszystko tak ładnie wygląda. Naprawdę mi się to podoba. Dobra, w ogóle biegać mogę. O, i kucać? Naprawdę mogę chodzić chodzić. Ja naprawdę mogę chodzić w tej grze? Ja to czasem naprawdę takie głupoty mówię. Dobra, tutaj chyba nic takiego ciekawego nie będzie. Tu jakieś stosy kartek, ale chyba nic nie możemy zrobić. Dobra, skupmy się na samej grze, bo się tak tutaj zachwycam tym. Jest bardzo fajnie. Jumbo Josh says, eat fruits and veggies to grow strong. Fun ahead, creativity area. Okej, to jest chyba to samo co chapter pierwszy. Dobra. Mamy tu latarkę. Mamy tu latarkę! Press F to flashlight. Okej. Tutaj łańcuch pokarmowy mamy? Co? Mamy chleb, mamy krem? Co to jest to na dole? Wygląda jak coś z pleśniowego. Chyba, że to jakiś schab? Ze szpinakiem? Nie wiem. Okej, coś tutaj mamy jeszcze do zrobienia, czy nie? Bo jeżeli to jest to... O, ja to przewracam. O, przepraszam cię, drogi kolego. Chyba nie powinienem, bo ja po tobie chodzę. Czy coś mogę tu otwierać? Nie. Nie mogę, ale... O, znalazłem kartę. Zielona karta. Jumbo Josh... Dobra, Jumbo Josha już znamy tutaj. Rob, consider this my letter as resignation. In my 27 years of being a cook, I have never had such a miserable experience. There is no kitchen staff, so cooking, cleaning, coś tam, everything was up to me. Okej, czyli tutaj mamy jakiegoś pracownika, który chce zrezygnować z pracy po 27 latach. Już naprawdę jego to zdenerwowało, że tutaj musi wszystko robić, nie ma żadnego sprzętu. Okej, dobra.
I was cooking, a robił każdego dnia to samo jedzenie. Ciężko to jakby przeczytać, bo to jest odręczne pismo. Podpisane Jumbo Julie Winters. Julie Winters? Jumbo Julie Winters? Wait, what the fuck? Jumbo Josh? Jumbo Josh? Czy była taka postać jak Jumbo Josh w oryginale? Chyba tak, ten zielony duży potwór to był chyba Jumbo Josh. Ale tu jest krwi. W ogóle teraz na to zwróciłem uwagę. Dobra, możemy otworzyć sobie tutaj. I co, i drona chyba bierzemy, mamy kluczyk. Tu jakaś kartka. Kindergarten and Daycare Center, a repair request. Okej, okay, czyli wiemy, że gramy w 2016. Pilot się zepsuł, okej, okay, mamy tutaj taką kartkę z informacją. To jest chyba do serwisu. I co, i mogę coś zrobić? Nie. Mam jakiś ekwipunek? Też nie mam. O Jezu, ale to światło czasem się baguje. No ale dobra, jak na grę, w którą można przejść w została zrobiona w tydzień i można przejść chwilę, to nie będę narzekał. Okej, okay, czyli co? Mogę sobie tu... What the fuck? Ach, to światło. Co tu się dzieje z tym światłem? Ale to za. Ktoś tam jest? Ktoś tam jest. Chyba Opila Bert, tak jak w oryginale. Dobra. Lećmy już sobie dalej. Czyli co, drona nie używamy tutaj? Siema! Opila Bert, jaka ona straszna! What the fuck, dobra, tu się pozapalało wszystko. Ale chyba nie będę mógł tego klikać, jak nie mogę brać drona. Sharing is caring. Dobra, te plakaty to my już znamy. Na razie tutaj nic więcej nie zrobię. A tutaj jeszcze w lewo pozwiedzajmy land. Dobra, to już to są te plakaty, które znamy. Wszystko jest, reszta to jest to, co znamy. Czyli musimy iść tutaj do Opila's Nest, do placu zabaw. Press C to crouch? Ok, shift to sprint. Fajnie, dzięki za info. Cześć kurczaki, witajcie w moim... No, nest. Gnieździe? Tak można to nazwać. Zanim wejdziecie, proszę odstawcie swoje buty. No chyba tutaj, na tych półkach. Ok. No i tutaj dopilnujcie, żeby zasad nie łamać. Okej, okay, ja czasem tak szybko tłumaczę, na byle jak, ale rozumiecie chyba, o co chodzi. I ja naprawdę, jak tu fajnie to wszystko wygląda. Nie ma biegania, bez butów, a ja mam buty, nie wiem. Okej, bez krzyczenia, bez bicia się, nie można się zesrać na podłodze i mamy się bawić, mamy się cieszyć. Siema! Czy będziemy też zbierać jajka jak w oryginale? Chyba tak. No to mamy jedno jajko, drugie jajko. What the fuck, skąd ta muzyka dobiega? Chyba z góry. Cześć Opila. A, ciebie chyba nie mogę przewrócić, nie mogę przewrócić jednak. Okej. Ej, ładnie to wygląda naprawdę już realistyczniej. Jako takie przedszkole, a nie tamto co było. I to pewnie będziemy mogli przejść. W takim bądź razie. Tu przejdę? Nie. Okej, szukamy jajek. W ogóle gdzie mamy te jajka odnieść? Bo wtedy mieliśmy do Opila Nest, czyli do gniazda odnosić. A tutaj nie widzę, gdzie mógłbym to zrobić. Na dole będzie tak, jeszcze tu jest jedno, czyli już chyba mam 4 jajka. W takim razie, dawaj jojo, 4 jajuszka. I co dalej? A tutaj, tu mamy to gniazdo. Opila zgubiła swoje jajka, czy możesz znaleźć wszystkich 6 jajek niebieskich i ładnych do tego. I odstaw jajka tutaj, no dobra. A już mogę teraz odstawić, okej, okay, czyli, ale jeszcze mi brakuje 2 jajek. Gdzie będą 2 jajka? Tutaj gdzieś? Nie, tu wygląda na to, że nie ma, na ławce nie. Tu sobie rodzice mogą odpocząć, chyba najwyraźniej. A tutaj dzieciaki coś porobić, naprawdę tutaj level of detail jest fajny, tylko gdzie są jajka? Tu mogę wejść? Czy nie? No nie mogę wejść. Tam jeszcze może wejdźmy. Chociaż... Którędy będzie przejście? Tędy? Później pick up your prize? No nieważne, spróbujmy tędy. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Robi się coraz ciemniej. To znaczy, no teraz jest coraz jaśniej, ale... Mamy 2 drogi? What the... Coś tam jest. Czy to są oczy, czy jakieś zakończenie tego tunelu? Co to będzie? Czy to jest Opila Bert? Okej, nie wiem co to było, ale... Okej, jakiś potwór. Ej, tego nie było w oryginale. What the fuck? Pretty Bert, ładny ptak. Ładny ptak, okej. Tak cały tekst. I mamy jajko.
What the fuck, gdzie my jesteśmy? Czyli widzę, że tutaj twórca coś od siebie dodatkowego dał. Całkiem nieźle. Wracamy się tutaj do tego łącznika. Share your smile, let's play. Jeszcze pewnie tutaj będzie ostatnie jajko w takim razie. Ale... no, jest niepokojąco. Mam nadzieję, że tutaj nic mnie nie będzie goniło. Co to jest przed nami? Co są jakieś oczy? Co to są za oczy? Tam było, że ładny ptak, pretty bird. Okej, okay, jest jajko, jest kartka. Okej, okay, może ona nam coś tutaj wyjaśni więcej. Aha, ptak po prostu. Mam nadzieję, że nic ani z przodu, ani z tyłu mi się nie zacznie nagle pojawiać, nie zacznie mnie gonić. No widzowie, jak na razie mi się podoba gierka, kurczę. No jest na razie o niebo lepsze niż Garten of Banban 1, tylko wiadomo. Nie trudno jest zrobić coś lepszego niż ten Garten of Banban 1, bo tam to naprawdę to było bardziej jakieś demo zachęcające, nie wiem. Możemy odłożyć, możemy. I tak, oto mamy dostęp do nagrody i jest to różowa, tudzież fioletowa karta. I co z nią mamy zrobić? Chyba mieliśmy tutaj sobie pójść i odblokujemy, nie wiem, śrubokręt? Chyba też w oryginale był śrubokręt. Zobaczmy, proszę bardzo, mamy open vents with your screwdriver. Jasna sprawa. I co, i teraz będzie ten... to pomieszczenie z kulkami, ten basen cały taki duży? Czy jak? Bo pamiętacie, jeździliśmy na tym dużym krzesełku, co nas opila, Bert zaczęła wtedy gonić. Nie, to się różni. Gdzie my idziemy? What the fuck? Okej. Oho, cutscenka! Spadliśmy gdzieś. Ale gdzie? Już mogę grać, okej. O kurde, to jest jeszcze więcej. Zaraz, czy to jest... basen z kulkami? Nie, no to nie wygląda jak basen z kulkami w takim razie. Wygląda na zupełnie co innego. Wow, jakiś magazyn duży. O kurde, dobra. To pozwiedzajmy sobie, czy tutaj coś gdzieś będzie. Nie mogę tu wskoczyć? Niby mogę. Spróbujmy. Chociaż nie, wątpię, bo tam nie wygląda na to, żeby coś tam było. Żeby coś tam miało być. Tędy może? Nie, to już takie siłowanie się, to już chyba... chyba, że jakoś tędy mam przeskoczyć, tędy i górą. Okej, okay, spróbujmy, dobra. Czyli skaczemy na tą platformę. What the fuck, ale to się różni. O, kartka! Jeszcze tutaj kartka. Opila's Nest Expansion Progress. Okej, okay, czyli jakiś program tutaj ekspansji Opila's Nest. Dobrze rozumiem, że w takim razie tutaj ten plac zabaw z rurami powstał wcześniej, zanim zaczęli pracować nad basenem z kulkami? Chyba tak. Ogółem w tym liście, czy cokolwiek, jakkolwiek można to nazwać, tutaj mamy do czynienia z konstruktorem, który jest zdziwiony, jak bardzo głęboka jest tutaj ta dziura. Jak mają oni to wypełnić, on i jego zespół, tymi plastikowymi kuleczkami. No patrzcie zresztą, to jest naprawdę bardzo głębokie, tak jak w oryginale. I ja tu przeskoczę? Jakoś dałem radę. No dobra, ale co teraz tutaj? W takim razie coś z tymi deskami mam zrobić? I don't know. A nie, tu, o, tu, tędy przejść. Okej, okay, chyba? W takim razie, dobra, witamy. Dokąd ja dobiegnę? Znaczy, doczołgam się w sumie. Lewo, prawo? Spróbujmy w lewo. Wow. Nie wiem zupełnie, gdzie ja teraz jestem. W takim razie to się pozmieniało. Aha, chyba z dwóch stron bym tak samo dotarł. Okej. Okay. Dzień dobry, gdzie tym razem jestem? This way. Oh, what the fuck? Oj, to chyba po mnie będzie. Cześć, Opila. Ale jak ona wygląda? No ja rozumiem, że to już jest po mnie. Tak. Ale jaja! Co tu się... wow, co tu się dzieje? Nic nie widzę. Dobra, może damy się już jej. Siema. Okej. Okay. Insert lore here. Dobra, dobra, to był taki pstryczek w nos twórców oryginalnych. No bo wiecie, jak giniemy w oryginalnym Garden of Banban, to jest tam jakaś chyba literka, czy znak, czy cyferka.
A my do dzisiaj nie wiemy, o co z tym chodzi. Nawet nie da się za bardzo tego wytłumaczyć. A tutaj to po prostu twórca sobie tak przyśmieszkował, że wrzuć informację o lore gry. Okej, dobra, Opila. W takim razie ty nie jesteś taka łatwa. I muszę ciebie tutaj jakoś pokonać. Ale tu po lewej był jakiś właśnie napis różowy i ja nie wiem, czy powinienem się tędy kierować. This way. Dobra, wstawaj. Wstawaj, chłopie, run. Okej, chyba tędy. Who are you? Nie wiem, kim ja jestem. Go to this door. Dobra. Mamy chyba? Udało się, czy nie? Udało się? Gdzie ja lecę? What the fuck? A, to już cutscenka. Co to jest? Jumbo Josh? To wygląda na tego Jumbo Josha. Jest duży. Tam chyba był ubrany w fartuszek. Kuchenny. Wow. Thanks for playing. Wow, to było coś. Przyznam wam w ludziska, że naprawdę mi się podobało to i gdyby twórca dalej coś miał jeszcze powrzucać, czy to aktualizację tego chaptera, czy po prostu już jego projekt miałby iść we własnym kierunku, niezależnym od Euphoric Brothers, bo tak się tutaj kredytują twórcy Garden of Banban, ja bardzo chętnie wtedy bym zagrał w kolejne części. Zatem czy będą jakieś aktualizacje, czy może część druga, czy jakkolwiek tutaj będzie chciał ten twórca zrobić, dajcie znać, czy chcecie tego więcej. A ja wtedy bardzo chętnie nagram odcinek.